Witaj drogi słuchaczu. Cieszę się, że serfując zauważyłeś tę witrynę i ten program, kliknąłeś i już mnie słyszysz. Serdecznie cię witam. A jeżeli złożyło się tak, że spotkałeś się w swoim życiu już z Pismem Świętym i jesteś zainteresowany jego lekturą a przede wszystkim zrozumieniem treści w nim zawartych, to chyba dobrze żeśmy się spotkali. Wiem to z własnego doświadczenia, co znaczy czytać tę przez wielu ludzi tak zachwalaną Biblię i niewiele pojmować z tego, co przeczytałeś. Na początek chciałbym Ci się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie. Nazywam się Władysław Kosowski. Biblia jest moją ulubioną księgą, z którą się nigdy nie rozstaję. Codziennie ją czytam, często studiuję. Od ponad pół wieku traktuję ją jak chleb powszedni. Chociaż nie zawsze tak było. To było dawno temu, gdy podarowała mi ją pewna młoda dziewczyna. Miałem wtedy nieco ponad 20 lat. Zacząłem więc czytać Pismo Święte, ale zamiast znajdowania w niej odpowiedzi na dręczące mnie wtedy podstawowe pytania o sens i cel mojego życia, w mojej głowie pojawiało się coraz więcej pytań i to w miarę jak czytałem. Miałem jednak szczęście. Dzisiaj to szczęście nazywam prowadzeniem przez Boga, który wiedział, z czym się wówczas zmagałem. Postawił on na mojej drodze odpowiednich ludzi, którzy nauczyli mnie, jak czytać, słuchać i stosować w życiu nauki i rady, z którymi spotkałem się w Biblii. Moje osobiste życie uległo całkowitemu przewartościowaniu i przekształceniu. Odczułem też potrzebę dzielenia się z innymi tym, co dla mnie miało i nadal ma wielką wartość. Pismo Święte traktuję jako autentyczne. Wiarygodne i niezmienne Słowo Boże. Po wieloletnim odpowiednim przygotowaniu rozpocząłem służbę jako pastor. Przez okres ponad 30 lat pracowałem też jako wykładowca w seminarium duchownym. Prowadząc zajęcia ze studentami teologii, przybliżałem im nauki biblijne, a szczególnie uwzględnialiśmy działalność proroków i przekazywanych przez nich poselstw, Nazywanych proroctwami. Proroctwa takie znajdują się zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. W roku 2012 miałem przywilej przeprowadzenia cyklu spotkań z Księgą proroka Daniela. Spotkania te odbywały się w domu modlitwy z zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, zostały też nagrane przez portal nadzieja.pl i umieszczone na stronach internetowych. Można je tam znaleźć w postaci DVD a także MP3. Zainteresowanym polecam te nagrania i zapraszam do zapoznania się z zawartym w nich materiałem. W sumie jest to 29 minutowych spotkań. Strasznie duży materiał. a Daniel ma tylko 12 rozdziałów. Dzisiaj Natomiast zapraszam Was wszystkich na kolejną serię spotkań. Tym razem jest to ostatnia Księga Pisma Świętego nazwana Apokalipsą. Nazywa się ją też Księgą Objawienia. Tym razem nieco inaczej niż w przypadku spotkań z Księgą Daniela, kiedy to spotykaliśmy się w Auli WSTH w Podkowie leśnej. Spotkania z Księgą Daniela chcę prowadzić bez kamer kierowanych na prowadzącego. Tym Razem zamiast tego na ekranie zobaczymy materiał pomocny do studiowania księgi objawienia. Zapraszam więc Was do zapoznania się z materiałem, jaki przygotowałem na dzisiaj. Materiałem, który w moim doświadczeniu okazał się przydatny i wciąż pomaga mi w moim poszukiwaniu lepszego zrozumienia treści księgi objawienia. Myśli ja także materiały, o których wspomniałem, którymi pragnę się z wami dzielić, gromadziłem przez wiele lat, korzystając głównie z niewyczerpanej skarbnicy słowa Bożego z Biblii, szukając u Boga zrozumienia jego przesłania zawartego w proroctwach tej księgi, korzystałem także z dorobku wielu ludzi, którzy przede mną badali treści te treści przekazane nam przez Bożych proroków. I ewangelistów. Czytałem wiele różnych opracowań, komentarzy, słuchałem wykładów, nadal zresztą to czynię. Spotykam się z różnymi ludźmi, którzy również są zainteresowani apokalipsą. Często rozmawialiśmy, rozmawiamy, dyskutujemy. Bywało, że poszukując Bożej mądrości, nieraz broniliśmy uparcie swoich własnych pojęć i opinii. I chociaż nie zawsze dochodziliśmy do wspólnych wniosków, to jednak każdorazowo spotkanie wokół Słowa Bożego zbliżało i zbliża mnie do Jego przesłania. Nie jest to czas stracony. Wręcz przeciwnie: z każdego spotkania wynoszę wiele dobrych rzeczy. Apokalipsa jest. Znana pod nazwami objawienie Świętego Jana, objawienie Świętego Jana ewangelisty, względnie objawienie Świętego Jana teologa. Jest to jedna z najbardziej zagadkowych ksiąg Biblii. Podczas naszych spotkań nazwami tymi będziemy posługiwali się przemiennie. Na temat Apokalipsy napisano setki, a nawet tysiące artykułów, opracowań, komentarzy. Na kolejnym ekranie zobaczymy tylko niektóre z nich. Oczywiście zwracam Wam uwagę i prezentuję te materiały, które pomogły mi wyraźnie dostrzec i uchwycić główne przesłania zawarte w Apokalipsie. Na pierwszym miejscu umieściłem Pismo Święte, Biblię. Jest ono podstawą rozważania każdego zagadnienia życia, nauki i wiary chrześcijańskiej. Nie wszystkie opracowania i komentarze, które widzimy na ekranie, wyrażają jednolite spojrzenie na sprawy przedstawiane w Apokalipsie. Jednak wszystkie przybliżają i rozjaśniają trudne treści zamieszczone w tej księdze. Mobilizując też do osobistego studium Apokalipsy. Jest niezmiernie ważne i do podejmowania dalszych, kolejnych prób głębszego zrozumienia zawartego w jej przesłaniu. Zainteresowanie proroctwami zawartymi w objawieniu wykazują nie tylko chrześcijanie i Żydzi, szczególnie mesjanistyczni, ale też ludzie nie wykazujący specjalnych zainteresowań religijnych jako takich. Żadna z ksiąg Biblii nie wzbudza takiego zafascynowania u wszystkich, którzy już coś o niej słyszeli. Księga ta ma wielu zwolenników, miłośników, ale nie brakuje jej też przeciwników. Oto niektóre charakterystyczne opinie na temat apokalipsy, objawienia. Księga objawienia jest tak trudna, tak zagadkowa i wyzywająca, że lepiej, by przeciętny człowiek pozostawił ją w spokoju. Te słowa propagował wielki reformator, doktor teologii Marcin Luther. Kolejna opinia. Księga ta ukazuje porażkę miłości. Na jej kartach miłość została podporządkowana sprawiedliwości. Autor tej księgi zdaje się znajdować wielką radość w niszczeniu ludzi, którzy się z nim nie zgadzają. Dlatego księga ta nie jest dobrym wzorcem chrześcijańskiego zachowania w dzisiejszym świecie. Szkoda, że ten współczesny teolog nie miał odwagi się podpisać. Przecież nie jest osamotniony w takiej opinii. Wśród teologów. I jeszcze jedna opinia? Tym razem. Autora tej księgi. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Ów wielki reformator, autor pierwszej wypowiedzi, odrzucał Apokalipsę jako księgę natchnioną przez Boga. Bardzo wielu współczesnych teologów odradza czytanie księgi objawienia, jak ten bezimienny. Natomiast Jezus Chrystus, tym, którzy czytają, słuchają i żyją według jej wskazówek, wskazówek tej księgi, a tym samym Jego wskazówek, daje obietnicę błogosławieństwa. Kto więc ma rację? Kogo słuchać? Warto się zastanowić nad tym, Czyje słowa mamy przed sobą? Kto mówi? Posłuchajmy świadectwa kogoś, kto podążył za radami Jezusa. Daniel i objawienie winny być studiowane, a wraz z nimi także inne proroctwa Starego i Nowego Testamentu. Istnieje potrzeba znacznie dokładniejszego studiowania Słowa Bożego. Szczególnie należy studiować Księgi Daniela i objawienia. Należy im poświęcić więcej czasu niż kiedykolwiek w historii. Gdy Księgi Daniela i objawienia będą lepiej zrozumiane, wierzący zdobędą doświadczenie religijne, całkowicie odmienne od dotychczasowego. Dostrzegą otwarte bramy niebios w całej ich okazałości, a serca i umysły znajdą się pod urokiem charakteru, jaki powinien zostać w nich ukształtowany, aby mogli odebrać błogosławieństwa będące nagrodą ludzi czystego serca. Jaka to piękna wypowiedź. Te myśli są autorstwa Ellen Goldwhite, chrześcijańskiej pisarki. Na przełomie XIX i XX wieku. Wielu czytelników jej książek i innych artykułów, opracowań uważa, że pisała je pod natchnieniem Ducha Świętego, podobnie jak prorocy w Starym i Nowym Testamencie. Coś chyba w tym jest. Apokalipsa prezentuje nam rzeczywistość, którą się zajmuje. Ta niezwykła księga dostarcza tak głębokiego wglądu w sprawy nieba i w rzeczywistość wszechświata, jakich nie znajdziemy nigdzie więcej. Apokalipsa ukazuje kulisy wielkiego boju, zmagania dobra i zła. Apokalipsa ukazuje nam wszechświat takim jakim on rzeczywiście jest a także pomaga zobaczyć zjawiska i sprawy których żadną miarą nie da się odkryć z pomocą teleskopu gdy dostrzeżemy ten obraz gdy pojmiemy sprawy głębsze dotyczące wszechświata i zamieszkujących go istot wtedy zrozumiemy charakter miłości Boga oraz to jakie życie Myśmy powinni prowadzić w kontekście otaczającej nas kosmicznej rzeczywistości, owego wielkiego boju dobra ze złem, jaki toczy się nie tylko wokoło nas, ale w nas samych. Jakie myśli kojarzy z apokalipsą? 666 Armagedon, zwierzęta z morza, z ziemi, Babilon, czterech jeźdźców, siedem plag, czystą, niewiastę, przetecnicę, milenium, drugą śmierć, szatana, świątynie, nowej Jeruzalem, Boga, Chrystusa, objawienie jak żadne inne źródło ukazuje pochodzenie, sens i cel istnienia każdego z nas. Jedną z najtrudniejszych kwestii dotyczących życia w dzisiejszym świecie. Jest właśnie brak świadomości odnośnie jego celu i sensu istnienia. Kiedyś był to rys charakterystyczny dla ludzi niewierzących w Boga. Sytuacja się bardzo szybko zmienia i coraz więcej chrześcijan również gubi się w tych podstawowych pytaniach, w odpowiedziach na te podstawowe pytania. Od pokoleń poszukujemy sposobów odkrycia prawdziwego sensu i znaczenia własnego istnienia. Chcemy wiedzieć, dlaczego tu jesteśmy, dokąd zdążamy, czym jest śmierć, jaki los czeka umarłych. Wielu ludzi tak naprawdę nie wie, skąd pochodzi, nie wie, dokąd zmierza, dlaczego, po co się tutaj znajdują. Inni nie chcą po prostu sobie tym głowy zaprzątać. Apokalipsa dostarcza nam i podaje nam tego typu informacje. Jaka jest najczęstsza przyczyna trudności? Prowadząc wykłady z objawienia przez ponad 30 lat, stwierdziłem, że księga ta jest trudna do nauczania, gdyż studenci przychodzący na zajęcia. Zazwyczaj przychodzą już z pewnym bagażem, mają już własne opinie na temat tej księgi. Często na oduczenie się tego, czego się nauczyli wcześniej, trzeba nieraz poświęcić więcej czasu niż na podstawowe studium tej księgi. Apokalipsa mówi dużo o przyszłości. To wzbudza nasze zainteresowanie. Chcemy bowiem poznać przyszłość. Każdy chce wiedzieć, co dziać się będzie na świecie. W naszym kraju, a nade wszystko, co czeka nas w naszym osobistym życiu, co czeka mnie. Problem tkwi jednak w tym, że przyszłość jest czymś nieznanym. Czasami, nawet w takiej księdze jak Objawienie, która pochodzi od Boga i której celem jest pokazanie przyszłości, mamy poważne kłopoty z wydobyciem tej wiedzy. Często przeszkadza nam w tym nasza ciekawość połączona z brakiem cierpliwości i wytrwałości, wytrwałości w poszukiwaniach. Efekt jest taki, że widzimy w tej księdze to, co chcielibyśmy zobaczyć, a nie to, co ona ma nam do zakomunikowania. Na podstawie księgi objawienia. Wielu ludzi wypracowało sobie rozmaite poglądy dotyczące przyszłości. Jest to poważny problem, gdyż jak w ostatnim punkcie na ekranie możemy przeczytać, studiowanie objawienia bez uchwycenia prawdziwych intencji jej autora jest niezwykle niebezpieczne. Ta myśl nurtuje umysły studentów apokalipsy i Coraz więcej z nich dochodzi właśnie do tej konkluzji. A więc stoimy wobec dylematu: studiować czy nie? Jedyną bezpieczną drogą jest studiowanie tej księgi, ale studiowanie w łączności z jej autorem, z Bogiem, z Duchem Świętym. Księgi objawienia i zapoznanie się z treścią trzeba się nauczyć ale aby nauczyć się tej księgi trzeba się nauczyć czytać ją aby z jednej strony uniknąć niebezpiecznych macek życiowego i fanatycznego jej wykładu a z drugiej strony nie popaść w obojętność w którą pogrążyło się już wielu chrześcijan nawet tak zacnych jak Marcin Luter jeżeli więc mamy zrozumieć tę księgę, to nie stanie się to w wyniku przypadkowego studium ani aroganckiego podejścia do jej treści. Człowiek, który uważa, że jest superzdolny, mając przy tym wysokie mniemanie o sobie, zwykle stwierdza: Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, mogę pojąć i opanować wszystko, dlaczego nie tę księgę, biorę się za nią. I udowodnię, że wiem na jej temat więcej niż ktokolwiek. To nie jest jednak właściwa i dobra droga, która dokądkolwiek prowadzi. Weźmy sobie do serca te słowa. Pan Bóg pobłogosławi wszystkich, którzy w skromności i w pokorze będą poszukiwać zrozumienia tego, co zostało pokazane w objawieniu. Jedyną bezpieczną drogą jest studiowanie tej księgi w łączności z autorem. Sądzę, że dobrze będzie, gdy jak małe dziecko skłonimy nasze głowy przed obliczem Boga, w którego wierzymy, który przekazał nam treści objawienia. Drogi Panie, Księga Objawienia stanowi dla mnie osobiście wielkie wyzwanie. Kiedy ponad 30 lat temu rozpoczynałem jej szczegółowe badanie, myślałem, że w krótkim czasie będę miał za sobą te zmagania. Teraz, po tylu latach, zdaję sobie sprawę, że pod wieloma względami wiem jak gdyby mniej niż na początku. To jest jak wspinaczka na górę. Im jesteś wyżej, tym szerszy masz horyzont którego nie potrafisz ogarnąć. Wiele spraw, które wydawały mi się takie łatwe, stawały się trudne z uwagi na wyzwania, jakie znalazłem w tej księdze. Z drugiej strony Boże, poznałem wiele rzeczy, o których nie przypuszczałem, że tam się znajdują, a one tam są. Panie Boże, dzisiaj zdaję sobie sprawę, że księga ta jest o wiele większa i trudniejsza. Niż sobie to potrafiłem wyobrazić. Ale proszę Ciebie, proszę o samego siebie, abyś mi pomógł być otwartym na Twoje prowadzenie, abyś wyposażył i wzmocnił mój umysł, gdy na nowo będę ją czytał, studiował. Przygotowując te spotkania, muszę przecież to czynić. Proszę Cię, proszę Cię również, abyś dopomógł. Mi prowadzić słuchacza, tak krok po kroku, przez cały ten materiał. Daj mi ducha otwartego na uczenie się. O to samo proszę dla każdego słuchacza. Boże, pomóż nam pragnąć prawdy bardziej niż czegokolwiek więcej. Pomóż nam rozstać się ze wszystkim, cokolwiek by to było, co przeszkadza w poznaniu prawdy. Panie Jezu, Pragniemy poznać prawdę, niezależnie od tego, ile nas to będzie kosztować. Dlatego proszę, byś był ze mną, abyś był z moimi słuchaczami, abyś był z nami aż do końca. Mamy przed sobą ogromny materiał. Proszę o to, Panie Jezu, w Twoich zasługach i dziękuję, że nas słyszysz. Amen. Zwróćmy uwagę na autorstwo i czas napisania Apokalipsy. Autorem Biblii oczywiście jest Sam Bóg, jest Duch Święty, ale pisarzem tej księgi był syn Zebedeusza, jak wierzymy, apostoł Jezusa, autor też Ewangelii i trzech listów. Dowody wewnętrzne, że to był Jan, apostoł chrześcijanin znajdujemy w pierwszych czterech rozdziałach Apokalipsy i w ostatnich dwóch rozdziałach, gdzie jego imię jest wielokrotnie wymienione. A również świadectwa ojców apostolskich, ojców Kościoła, takich jak Polikarp, Justyn Męczennik, Ireneusz, Tertulian, Hipolit, Klemens Aleksandryjski, tutaj mamy również i podobiznę Ireneusza z Lyonu żyjącego w latach 130 do 202. On się znał osobiście z pierwszym wymienionym na liście Polikarpem, który urodził się w 69 roku, a zakończył życie w 156. Czyli Ireneusz, który rodził się w 130 roku, przez 26 lat był współczesny Polikarpowi. Polikarp był biskupem Smyrny, a w Efezie, położonym niedaleko Smyrny, biskupem był Jan, syn Zebedeusza, ostatni z żyjących wtedy apostołów. Pozostali wymienieni tutaj ojcowie Kościoła, jak się ich nazywa, oni wszyscy wyrażają. Ten sam pogląd, co Ireneusz, który dociekał i w rozmowach z Polikarpem zdobył te informacje. Świadectwa żyjących wtedy ludzi jednoznacznie dowodzą, że Księga Objawienia została napisana przez Jana w czasach Domicjana, cesarza rzymskiego, i że te świadectwa są wiarygodne i przekonujące. Jeżeli chodzi o język, to Apokalipsa napisana jest w języku greckim, tak jak Ewangelia, tak jak cały Nowy Testament. Ci, którzy czytają w języku oryginalnym, w języku greckim, Ewangelię Jana i Apokalipsę, mają kłopoty ze zrozumieniem, że mogły te dwie księgi być pisane przez tego samego człowieka, dlatego że Ewangelia jest napisana piękną greczyzną. Natomiast apokalipsa, mówiąc delikatnie, bardzo chropowatym językiem greckim. Jak jeden człowiek mógł napisać dwie takie księgi? To nie jest trudne do wyjaśnienia. Ewangelię Jan pisał, adresując ją szczególnie do gnostyków pierwszego wieku, ludzi wykształconych, którzy. Musieli mieć pięknie podany tekst, aby się nim w ogóle zająć. Zapewne Janowi, który był prostym rybakiem galilejskim, Żydem, i znał język grecki na tyle, by się porozumiewać w środowisku. Sekretarze, czy korektorzy, jak dzisiaj byśmy ich nazwali, redaktorzy tekstu pomagali, aby Ewangelia i te myśli, które on im podał, były piękną greczyzną napisane. Natomiast Apokalipsę Jan pisze na zesłaniu, na wyspie Patmos, tam jest sam. Stamtąd wysyła te treści jako listy do zborów, a więc pisał tak jak potrafił. Apokalipsa oznacza z języka greckiego, a to słowo tam brzmi apokalipsis, odkrycie odsłonięcie, czy też objawienie, rozpoczyna się słowami apokalipsis Jezu Chrystu, a więc apokalipsa Jezusa Chrystusa. Do tej myśli jeszcze powrócimy dzisiaj. A tutaj mamy mapkę ukazującą nam tereny, na których rozgrywały się te dramaty, gdzie Jan prześladowany przez cesarza rzymskiego, zostaje zesłany na wyspę Patmos. Tu, gdzie na wybrzeżu dzisiejszej Turcji mamy ten owal, taki jak jajko. U mnie na ekranie to jest kolor pomarańczowy, ale na różnych ekranach on może inaczej wyglądać. To jest teren, gdzie znajdowało się siedem zborów, gdzie znajdował się Efes też, gdzie Jan był biskupem, skąd został zabrany i wysłany, jakieś osiemdziesiąt kilka kilometrów na południowy zachód. Tu, gdzie jest ta literka A w okręgu, tam jest zaznaczona wyspa Patmos. Na tę wyspę był skazany. Tak ona wygląda w przybliżeniu: bardzo długa linia brzegowa, wyspa poszarpana, kamienista, kamieniołomy były. Niektórzy uważają, że Jan został zesłany tam do pracy w kamieniołomach, ale Jan już był naprawdę bardzo leciwym starcem. Tak obecnie wygląda powierzchnia wyspy Patmos. Na tym Morzu Egejskim, na południowy zachód od Efezu, na tej wyspie znajdziemy klasztor. Znajduje on się w jednej z wiosek. Ta wioska nazywa się Chora. I w 1088 roku mnich Christodulos Latrenos Założył tutaj ten klasztor pod wezwaniem świętego Jana teologa, Jana ewangelisty. A to jest inna budowla, często też nazwana klasztorem, i, i wejście to, tego, ten budyneczek, postawiony jest nad e, taką grotą skalną, nad pieczarą. Tutaj mamy wejście do niej. Zawsze jest tam pełno turystów. Chrześcijanie są zainteresowani miejscem, które się wskazuje, że to właśnie w tej grocie Jan otrzymał objawienie i tam je spisał. Święta grota, czy święta jaskina, Apokalipsy. I cytat z dziewiątego wiersza pierwszego rozdziału: Byłem na wyspie Patmos, napisał Jan. Wnętrze tej groty, gdzie Jan miał się znajdować i pisać. Grecko angielski tekst. W języku polskim. Te słowa brzmią następująco. Bójcie się Boga i chwałę mu dajcie, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. A kłaniajcie się temu. Który uczynił niebo i ziemię i źródła wód. Tak się rozpoczyna poselstwo Apokalipsy. I w tym pierwszym wierszu pierwszego rozdziału jest zawarte mnóstwo informacji. Popatrzmy, to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, czyli Bóg-ojciec, jak rozumiemy. Po co mu dał? Aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. On też wyjawił to za pośrednictwem zesłanego anioła swojemu słudze Janowi. A więc sposób przekazu tej apokalipsy. Autorem jest Bóg Ojciec. I to objawienie Jezusa Chrystusa przekazuje Chrystusowi po to, żeby Chrystus przekazał to swoim sługom i on to czyni za pośrednictwem Anioła. Jan otrzymuje to objawienie. Na ten temat jeszcze będziemy mówili, gdy dojdziemy w naszym studium do tego tekstu i tam się dłużej nad nim zastanowimy. Specyfika księgi objawienia. Bibliści, ci, którzy zajmują się proroctwami Pisma Świętego, stwierdzają, że Apokalipsa stanowi jak gdyby kopułę całego proroczego gmachu biblijnego. A więc to wszystko, co w Biblii w Starym i w Nowym Testamencie napisane zostało przez proroków, to w Apokalipsie znajduje swoje odzwierciedlenie. Apokalipsa na to się powoła. Dlatego, że w Apokalipsie, jak w całej Biblii, Bóg, aby przemówić do człowieka językiem zrozumiałym, powoływał się na wydarzenia już mu znane. A żeby wyjaśnić to, co ma nastąpić. Inaczej język przeszłości był zawsze językiem przyszłości. Odbiorca, adresat jakiegoś przesłania potrafił doskonale skojarzyć to, co słyszy, co jest zapowiadane, z tym, co już było. Te kwestie zobaczymy w Apokalipsie i zatrzymamy się wtedy nad nimi. Liczne są tam nawiązania do przeszłych wydarzeń i zjawisk. Język, którym posługiwali się odbiorcy Apokalipsy, wystarczał do tego, aby zrozumieć tekst, który Bóg poprzez Jana im przesłał. W Apokalipsie jest dużo nawiązań, aluzji, takich odbić, jak echo pewnych wydarzeń. Czegoś, co ludzie już znali, z czym byli obyci. Również istnieją pewne hasła, to w każdym języku idiomy, które pomagają, pomagały tamtym ludziom, nam może przeszkadzają w przejęciu tej wiedzy, którą Bóg chciał dostarczyć swojemu ludowi. W Apokalipsie nie ma cytatów, dosłownych cytatów, które moglibyśmy wskazać, skąd są wzięte, ale nie trudno wskazać, do czego nawiązują te aluzje, te echa, te hasła, te idiomy, jeżeli znamy wydarzenia wcześniejsze. W Apokalipsie znajdujemy tak zwane dwukierunkowe teksty, kiedy po zakończeniu pewnej wizji, w jednym albo w dwóch, trzech tekstach powtórzone jest to wszystko, co już było, i zwrócona jest uwaga na przyszłość. Na to, co ma nastąpić. Ale e, najlepiej się to obserwuje wtedy, gdy odpowiednie teksty mamy przed swoimi oczami i wtedy do tego wrócimy. Podobnie jak u Daniela. Księga Daniela to też starotestamentowa apokalipsa. Istnieją paralelne. Podobieństwa wizji proroczych. Jan miał szereg wizji, podobnie Daniel miał szereg wizji. Dotyczyły one tego samego czasu, często tych samych wydarzeń, ale oglądanych z innej perspektywy. A czasem innych wydarzeń, ale w tym samym czasie, którymi pozostałe wizje też się zajmowały. Chiastyczna struktura treści objawienia będzie przedmiotem naszego rozważania w kolejnych naszych spotkaniach szczególnie w trzecim naszym spotkaniu Apokalipsa przepełniona jest różnymi liczbami wszystkie one mają określone znaczenie i uzasadnienie tego znajdujemy w samej nawet tej księdze a jeżeli nie to we wcześniejszych zapisach biblijnych liczby takie jak 3 7 12, 24, 144, 144 tysiące, tysiąc, moglibyśmy jeszcze tutaj inne znaleźć, ale tylko chcę zwrócić w tej chwili uwagę na jedno, co jest bardzo istotne i ważne. Niektóre są wymienione po kolei: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na przykład. A niektóre są utajone w treści, i gdy uważnie czytamy, to znajdziemy ich również tak samo siedem w pewnych okolicznościach. Oczywiście nie we wszystkich wizjach jest ta siódemka. Liczby te coś oznaczają i są rozrzucone w księdze. Popatrzmy na Apokalipsę jako gatunek literacki. Bo jest to kierunek w literaturze. Cechami apokalipsy jest to, że wydarzenia, o jakich tam mowa, one mają kosmiczne tło. Tu nie wystarczy nawet cały glob ziemski. Nie wystarczy nasza ziemia, nie wystarczy imperium rzymskie. Tło jest kosmiczne. Cały wszechświat niejednokrotnie jest w to zaprzągnięty. Apokalipsa zajmuje się walką sprawiedliwego Boga z grzechem i szatanem. Tam są ukazane kulisy wielkiego boju dobra ze złem. To pojęcie wielkiego boju, tej wielkiej konfrontacji, to jest cytat zaczerpnięty z proroka Daniela. Wizje, sceny, przenoszenie w duchu, w różne miejsca, do różnych sytuacji. Sceny i stwory nie mające odpowiedników w normalnym życiu, jakie tutaj realizujemy na tej Ziemi. Rozmowami z istotami pozaziemskimi, z aniołami, z innymi postaciami. Język obrazowy, wyraźnie to widzimy. Język obfitujący w symbole. Apokalipsa napisana jest prozą, aczkolwiek znajduje się sześć tawek poetyckich w tej księdze. W rozdziale czwartym, piątym, jedenastym, piętnastym, osiemnastym i dziewiętnastym. Gdy dojdziemy do tych miejsc, popatrzymy jak to, a może uda nam się dostrzec, dlaczego tak się stało, że w tych miejscach one się znalazły. W czasach, gdy pisana była Apokalipsa, pierwszy wiek, Naszej ery. Była ona literaturą stosowaną w tamtym czasie i dobrze zrozumianą, szczególnie przez naród izraelski. Już od czasów Machabeuszy, III, II wiek przed naszą erą, to był rozkwit literatury apokaliptycznej. A to miało swoje powody, swoje przyczyny. Naród był uciskany. Przez Seleucydów, później przez Rzymian. Mieli wiele proroctwo przyjściu Mesjasza, który zrzuci jarzmo, a więc ta literatura wtedy powstawała, i aby nie dawać wrogom jakichś gotowych tekstów, gdzie wszystko byłoby wyraźnie sformułowane, ten język apokaliptyczny, język symboli był. Wtedy wykorzystywany. Mowa była w Apokalipsach o Mesjaszu, który ustanowi swoje wieczne królestwo. Daniel, jak mówiliśmy, to jest szósty wiek przed naszą erą. To jest Apokalipsa Starego Testamentu. Były jeszcze inne księgi w Starym Testamencie, które też zawierały te obrazy apokaliptyczne. Księga Zachariasza, na przykład. Moglibyśmy wymienić jeszcze inne. Ludzki język nie wystarcza do opisu spraw wiecznych. To jest oczywiste. Dlatego Bóg posługuje się również tym językiem apokaliptycznym, aby ukazać to w obrazie. Przy okazji, na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. W tej chwili to słowo apokalipsa, jak gdyby, traci swoje pierwotne znaczenie. Z apokalipsą się kojarzy jakąś katastrofę, jakieś nieszczęście, jakiś finał. Owszem, apokalipsa mówi i o tych rzeczach, ale apokalipsa oznacza odsłonięcie, odkrycie, ukazanie tych rzeczy, a nie samą katastrofę. Odbiorcami apokalipsy. Byli chrześcijanie, którzy znają pisma Starego Testamentu i uznawali je za natchnione przez Boga. Ślady tego mamy w drugim liście Pawła do Tymoteusza, gdzie apostoł Paweł mówi, że wszystko pismo, oczywiście dotyczy w tamtych czasach ksiąg Starego Testamentu, natchnione jest przez Boga. Duch Boży prowadził. Pisarzy, apostoł Piotr do tego nawiązuje też odbiorcy apokalipsy znają księgę proroka Daniela to są chrześcijanie którym przecież Chrystus zalecił czytanie tej księgi z uwagą ewangelista Mateusz w 24 rozdziale i wierszu 15 utrwalił te słowa naszego zbawiciela apokalipsa w 505 przypadkach Nawiązuje i czyni aluzję do 28 spośród 39 ksiąg Starego Testamentu. Ale szczególnie często odwołuje się do księgi Jeremiasza, proroka, i Ezechiela, i Daniela, do trzech proroków. Tych odniesień spośród 505 do 28 ksiąg, z tych 325 pochodzi z tych, Trzech ksiąg, które tutaj mamy wymienione. Jeremiasza, Daniela i Ezechiela. Figury i symbole, które pojawiają się w apokalipsie, często są związane z historią cesarstwa, z historią poszczególnych miast, na przykład w poselstwie do siedmiu zborów, tam zobaczymy, że cechy miasta, warunki. Mieszkania tych ludzi mają bardzo duże znaczenie w opisach, które zostały umieszczone w tych listach. Jak zrozumieć natchnione księgi? Jak zrozumieć objawienie? Nie mamy tu czasu, aby czytać wszystkie teksty, ale podaję je wyraźnie, zawsze jako odnośniki pod daną myślą. To Duch Święty inspirował i On wyjaśnia treść. I apostoł Piotr na to zwracał uwagę i Chrystus, dając obietnicę przyjścia Ducha Świętego, w Ewangelii Jana o tym czytamy w XVI rozdziale i w wierszu trzecim, miał wyjaśniać, miał podawać, miał wprowadzać we wszelką prawdę czytelników. Co więcej, istnieje kolejna zasada. Spraw duchowych, spraw bożych nie da się pojąć jedynie umysłem. Umysł jest przygotowany do tych zadań, w których my jesteśmy osadzeni, w których żyjemy. Jeżeli umysł nasz ma uchwycić sprawy Boże, ten umysł musi być z tym Bogiem związany. I podporządkowany tym kategoriom i tym wartościom, które Bóg przekazuje. I znowu teksty z listu do Koryntiana, również księgi Daniela są tutaj bardzo pomocne. W księdze Daniela znajdujemy te myśli, gdzie prorok zastanawia się, kto zrozumie te proroctwa. Sam miał kłopoty ze zrozumieniem ich. i Anioł towarzyszący mu podczas wizji mówi, że żaden bezbożny nie będzie miał poznania tych spraw. Nie, nie rozszyfruje ich, ale roztropni, a tak księga Daniela nazywa tych, którzy z Bogiem są związani w swoim życiu. Ci roztropni będą mieli poznanie. A więc to tak jak w przyjaźni, Przyjaciele potrafią posługiwać się nieraz bez słów, a nieraz tylko dają jakieś przesłanki, i ten, kto zaprzyjaźniony jest z danym człowiekiem, potrafi to zrozumieć. Dlatego poddanie się pod wpływ Ducha Świętego. Chrześcijanie znają pojęcie nowonarodzenia jak gdyby rozpoczęcia życia. Z Bogiem w Jego wymiarach, w Jego propozycjach, zgodnie z Jego zaleceniami, wtedy mogą pojąć, co Bóg chce nam przekazać, również w księdze Apokalipsy. Człowiek, któremu zależy na zmianie życia, będzie mógł wiele zrozumieć. Chrystus powiedział, a Jan w Ewangelii swojej zapisał w siódmym rozdziale. I wierszu 17, że jeżeli kto będzie chciał czynić wolę Bożą, nie będzie miał kłopotów z Poznaniem i rozpoznaniem tego, co mówi Bóg. I wreszcie, błogosławieństwo apokalipsy, błogosławieństwo, które brzmi tak, błogosławiony jest Ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w Nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Krótki tekst, ale ile treści w nim. I dzisiaj nie dotkniemy ich wszystkich, nawet nie dotkniemy. Chcę tylko zwrócić uwagę, że czytanie, słuchanie tego i zachowywanie życie zgodne z tym, co zrozumieliśmy w apokalipsie, gwarantuje nam błogosławieństwo Boże. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, dlaczego Bóg podaje Proroctwa? Dlaczego te rzeczy do nas dotarły w takiej samej postaci? Czasem mówimy: Takie porzekadło jest. Proroku, proroku, powiedz mi, co będzie w tym roku. Inaczej rozumiemy, że prorok to ten, co zapowiada tylko przyszłość. Oj nie, zadanie proroka było bardzo, bardzo szerokie. Ale cele proroctwa to nie tylko uwiadomienie nas o tym, co się będzie działo, ale przede wszystkim uświadomienie nam, że Bóg istnieje, że istnieje Bóg, który zna przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w równym stopniu. I który, gdy zapowiada jakąś przyszłość, to ta przyszłość nastąpi. Jest celem proroctwa uwiarygodnienie proroka i Biblii. Kiedy ono następuje? Kiedy nabieramy zaufania do Boga i Jego słowa? Wtedy, gdy ono się wypełnia, gdy ono się realizuje. Owszem, poznanie jej przyszłości, to też jest cel prorokowania i przekazywania tej informacji, co dziać się będzie w przyszłych dniach. Miesiącach, latach, wiekach. Ale najważniejsze w tym wszystkim to przygotowanie odbiorcy na nadchodzące wydarzenia, aby ten, co zapoznał się z proroctwem i uwierzył i ufa Bogu, był przystosowany do życia w warunkach wypełniającego się proroctwa, aby wyciągnął wnioski dla siebie. Aby zbliżył się do Boga, aby gdy Bóg będzie realizował ostatecznie swój plan zbawienia, aby był z tym Bogiem. Czy zrozumienie i interpretacja proroz biblijnych podlega jakimś zasadom? Oczywiście, jak wszystko w życiu, wiemy, że na przykład w Algebrze poznanie dodawania. Tego działania dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia jest bardzo istotne. Ale nie tylko to. Kolejną zasadą jest kolejność wykonywania tych zadań. Nie można dowolnie dodawać, odejmować albo mnożyć, dzielić czy przemieszać te działania z sobą. Nie, dojdziemy do mylnych wniosków, do złych odpowiedzi. Tak jak w fizyce, te doświadczenia i w chemii można wykonywać, zaświadczając, że wszystkim rządzą określone zasady. Jeżeli chcemy mieć roztwór kwasowy, to nie jest obojętne, czy będziemy lali wodę do kwasu, czy kwas do wody. Wszyscy, którzy chodziliśmy do szkoły podstawowej, doskonale pamiętamy te bardzo wstrząsające, nieraz, Doświadczenia, a więc najpierw zapoznanie się z treścią proroctwa, odnalezienie jego biblijnej wykładni, rozpoznanie proroctwa wypełniającego się w historii i zajęcie osobistego stosunku do treści przekazu proroczego. Tymi zasadami będziemy się kierować, studiując Księgę Objawienia. A więc nie musimy zapamiętać ich wszystkich w tej chwili. One nam wyjdą w trakcie naszej pracy zapoznawania się z tekstem. Kilka myśli o. Piśmie Świętym. Jestem świadomy, że większość z moich słuchaczy jest zapoznana z tym materiałem i zna go na pamięć, ale być może ktoś chciałby powtórzyć sobie te treści, usłyszeć jeszcze raz. A więc pismo Święte składa się z dwóch zasadniczych części: Starego Testamentu i Nowego Testamentu. W Starym Testamencie jest 39 ksiąg. Rozpoczyna się ten kanon od pięcioksiągu Mojżeszowego, od tzw. Tak Tory, Prawa, a później mamy księgi historyczne, mamy dydaktyczne księgi, mamy proroków. W sumie Pismo Święte to 66 kanonicznych, natchnionych ksiąg biblijnych. 40 mniej więcej pisarzy Bóg zaprosił do współpracy z sobą, aby utrwalili na piśmie Jego wolę, Jego przekaz, Jego informacje. Bo autorem jest On, jest jeden autor całego Pisma Świętego. To nie ludzie się umówili, że będą pisać Pismo Święte. To ten autor, Bóg, który nas stworzył, odkupił, on nas miłuje i chciał nam zakomunikować to, co pomoże nam żyć życiem bezpiecznym, życiem, które będzie miało swoją kontynuację, gdy zabierze nas do swojego domu, jak mówimy, do domu Ojca. Biblia była spisywana na przestrzeni XVI wieków. W XV wieku, przed naszą erą, Tora była spisana, a później w Nowym Testamencie w I wieku był napisany cały Nowy Testament. Stary Testament był pisany w języku hebrajskim, z wstawkami w języku aramejskim albo syryjskim. To są dwie nazwy tego samego narodu i tego samego języka. Nowy Testament był napisany w całości w języku greckim. Podział na rozdziały i podział na wiersze, co pomaga nam bardzo dokładnie odszukać teksty i porozumieć się z sobą odnośnie myśli, które, które chcemy poruszyć, wyszukiwać te teksty, został dokonany w XIII wieku. Podział na rozdziały, a podział na wiersze dokładnie w 1551 roku. Główną postacią. Zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, jest Mesjasz Jezus Chrystus. Jezus zwracał się do Żydów, mówiąc im, że czytają Pisma Święte i myślą, że za to będą zbawieni. Natomiast On mówi, one świadectwo wydają o mnie. Do mnie należy przyjść. To ja jestem Zbawicielem. Poza mną nie ma innego Zbawiciela, nie ma innego pośrednika. Wobec Boga tylko Jezus Chrystus. W Ewangelii Łukasza swoim dwóm uczniom z załamanym sytuacją, jaka nastąpiła w Jerozolimie w związku z jego śmiercią, tłumaczył proroctwa i mówi: Dlaczego wy nie wierzycie? Ja parafrazuję te myśli z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału. Dlaczego nie chcecie uwierzyć? Dlaczego na tyle gnuśni jesteście? Dlaczego nie rozumiecie? Że wszystko, co powiedzieli prorocy, o mnie musiało się wypełnić. Stary Testament mówił o Mesjaszu, który ma nadejść. Pierwsze cztery księgi Nowego Testamentu, Ewangelia spisana przez czterech pisarzy: Mateusza, Marka Łukasza i Jana, mówiła o Mesjaszu, który jest tutaj na tej ziemi. Opuścił chwałę nieba i przyszedł, aby żyć jako człowiek i oddać życie dla naszego zbawienia? A wszystkie pozostałe księgi Nowego Testamentu mówią o Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie, który obiecał, że przyjdzie i zabierze zbawionych do domu Ojca. Przeczytałem tekst z listu do Efezjan i miałem takie wrażenie, że ta modlitwa, o której wspomina tutaj apostoł Paweł, została przez Boga wysłuchana i Księga Apokalipsy jest w pewnym sensie odpowiedzią na modlitwę apostoła narodów, apostoła Pawła. Posłuchajmy treści tego tekstu, który napisał. Prze to i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa, i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za Was i wspominać Was w modlitwach moich, aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, i oświecił oczy serca Waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której Was powołał, jakie jest bogactwo chwały udziałem świętych w dziedzictwie jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego jaką okazał w Chrystusie gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością mocą i panowaniem i wszelkim imieniem jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku ale i w przyszłym. Każda z ksiąg biblijnych powstawała w określonym tle. Spełniała określone cele i wychodziła naprzeciw jakiemuś zapotrzebowaniu. Jan, zanim w 95 roku naszej ery został zesłany przez cesarza Domicjana na wyspę Patmos, był apostołem. Służącym właśnie zborowi w Efezie. Do tego zboru w Efezie napisał ten list i powiedział, że modli się w tych intencjach do Boga za Efezjan. Co więcej, pierwszy z listów Apokalipsy też skierowany jest, jak wiemy, albo dowiemy się do Efezu. Czy to ma jakiś związek z modlitwą apostoła Pawła? Ja jestem przekonany, że tak. Chociaż proszę tego nie traktować jako twierdzenie ani jakiś dogmat. To jest tylko spostrzeżenie moje. Przeczytaj sam, zastanów się i znajdziesz odpowiedź. Sądzę, że to. Iż myśmy się dzisiaj spotkali, też nie jest na drodze przypadku. U Boga nie ma przypadków. Bóg jest celowy w swoim działaniu i realizuje te swoje cele, które służą dobru człowieka. Sądzę, że tak czuję, taką potrzebę mam, aby podziękować Mu za to, że jesteśmy dzisiaj razem. Skłonimy głowy do modlitwy razem. Drogi Panie i Boże Nasz, dziękuję Ci za to, że dałeś nam ten czas, tę sposobność i spotkałeś nas razem, abyśmy mogli zacząć myśleć o tej ostatniej księdze Pisma Świętego w sposób, w jaki Ty chcesz, abyśmy ją rozumieli, abyśmy ją przyjęli tak, jak została napisana abyśmy znaleźli w niej to, co Ty chcesz nam przekazać, ale również i to, co chcesz przekazać i chciałeś przekazać pierwszym odbiorcom tej księgi. Dziękuję Ci Boże. Przed nami są ekscytujące spotkania, gdzie weźmiemy tekst, Twój tekst, napisany pod natchnieniem Ducha Twego Świętego. Gdzie będziemy chcieli zapomnieć o wszystkich naszych pojęciach na te tematy i wgłębić się w niego, aby go zrozumieć takim, jakim jest. Już dzisiaj dziękuję Ci, ojcze, że nas poprowadzisz. A teraz proszę, abyś błogosławił każdego z słuchaczy, byś błogosławił nas, nasze rodziny, nasze domy, a pokój Twój. Niech zawsze będzie z nami i proszę, opiekuj się nami aż do kolejnego spotkania. Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana. Amen. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu. Podczas najbliższego spotkania będziemy czytać i rozważać treść pierwszego rozdziału Apokalipsy. Zapraszam Was do wcześniejszej lektury tego rozdziału. Proponuję, abyśmy uczynili to z modlitwą, abyśmy poprosili Boga, aby nam pomógł zrozumieć i dostrzec to, co tam jest napisane. Możecie to potraktować jako zadanie domowe. Na początku kolejnego spotkania zapytam Was, kto je odrobił. A więc do usłyszenia podczas następnego spotkania: Niech Bóg będzie z Wami, niech Was prowadzi według Waszych potrzeb i Jego miłości i obfitego błogosławieństwa.